Cześć, słuchajcie. Dzisiaj temat związany z grawerowaniem laserowym. Jeżeli jesteście zainteresowani, czy warto używać podczas tego procesu powietrza, czyli tego wspomagania powietrzem, czy nie, zapraszam Was na materiał. Jak widzicie, tak wygląda moje tymczasowe stanowisko do takiej zabawy. Na tą chwilę tak będzie niestety to wyglądało. Jest za zimno, nie chce mi się po prostu tego, że tak powiem, modernizować w tym momencie. Do zabaw w grawerce w tym momencie wystarczy. Jeżeli też chcecie się z tym bawić, pamiętajcie, że podczas grawerowania cięcia wydziela się bardzo dużo dymu i taki wyciąg z powietrzem jest już wymagany. Musicie o tym wiedzieć. Żeby bliżej cieplejszych dni to będzie wszystko oczywiście pozmieniane, zmodernizowane, wyciąg będzie dużo większy i będzie dzielony pomiędzy frezarką cęce, która będzie z tej strony i ten właśnie laser, który będzie z tej strony. A dzisiaj chciałem zająć się takim tematem jak wspomaganie powietrzem przy cięciu laserem. Powiem Wam, że jak kupowałem ten laser, to moja wiedza w tej tematyce praktycznie była zerowa. Kupiłem i po zakupie dowiedziałem się, że jeszcze paru rzeczy o tym sprzęcie po prostu nie wiem i dosyć istotną rzeczą przy tego typu urządzeniach jest wspomaganie powietrzem. Część urządzeń już jest wyposażona w takie wspomaganie powietrzem i można sobie je wystartować z poziomu aplikacji. To jest pompka do wspomagania powietrzem. Oczywiście to nie jest oryginalna pompka, którą oferuje ten producent, ponieważ ten producent oferuje tą pompkę o mniejszej wydajności, około tam 30 litrów na minutę. W cenie około 400-500 zł, a ta pompka jest to pompka akwarystyczna, która ma wydajność większą, prawie dwukrotnie, bo 54 litry na minutę, a kosztuje około 200 zł. A wygląda praktycznie identycznie, więc pomyślałem, że warto zaryzykować i sprawdzić, ile taka pompka po prostu jest warta. Troszkę zorientowałem się w temacie i powiedzmy, że dla takich grawerek desktopowych, nie wiem, 5 do 40 W spokojnie wystarczą tego typu pompki. Ważne, aby na wyjściu to ciśnienie oscylowało w granicach 0,2 do 0,3 bara, tak? Taka pompka jak ta i również ta oryginalna, niby dostarczana przez producenta, ma według specyfikacji w granicach 0,3 bara na wyjściu, więc teoretycznie spokojnie wystarczy, aby uciągnąć ten cały air assist, jeżeli chodzi o wspomaganie powietrzem. Myślę, że tutaj się sprawdzi, ale chciałem dokonać też takiego właśnie testu, jak wygląda takie grawerowanie, czy wspomaganie powietrzem warto uruchomić podczas cięcia laserem, podczas grawerowania, czy podczas obu tych procesów, czy to bardziej szkodzi, czy pomaga. To też podczas tego testu będę chciał sprawdzić. Dodatkowo chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Czy na przykład, jeżeli posiadamy tego typu kompresor, czy on się sprawdzi w takiej roli, czy będzie lepszy, gorszy, taki sam. To oczywiście podczas tego testu Wam wszystko pokażę. Na koniec podsumowanie. Moją opinię na temat tego wszystkiego Wam oczywiście przekażę, a Wy możecie sobie wyciągnąć swoje własne wnioski. Zapraszam do materiału.
Jak widzieliście na materiale, możecie zapoznać się z poszczególnymi etapami testów, które dla Was przeprowadziłem, ale również dla siebie i możecie wyciągnąć sami wnioski. Ja tylko dam takie swoje podsumowanie, moje odczucia co do zasadności używania wspomagania powietrzem, takiego czy innego, moim zdaniem jest w 100% wymagane. Jeżeli myślicie o zakupie lasera i chcecie się tym po prostu bawić, tą całą zajawką związaną z cięciem laserem, projektów wykonywanych na takim urządzeniu, koniecznie od razu pomyślcie o takim urządzeniu do wspomagania powietrzem. Oczywiście być może macie go już w zestawie, ale jeżeli go nie ma, to powinniście sobie po prostu go od razu zakupić. Nie warto używać wspomagania podczas grawerowania, kompletnie nic to nie daje. Zauważyłem, że podczas używania wspomagania powietrzem przy grawerowaniu jest taki efekt, że po prostu potrafi nawet tym dymem obsmolić elementy, których nie chcemy wygrawerować i ten grawer na końcu nie jest taki czysty, też taki pożółknięty. I to właśnie jest związane z tym, że ten nadmuch jest włączony podczas zwykłego grawerowania. Ale podczas samego cięcia to wspomaganie powietrzem jest naprawdę bardzo fajne. Pozwala na czyste cięcie. Jak zresztą widzieliście na materiale, miałem pierwszy projekt, gdzie nie używałem powietrza i musiałem robić wycinanie dwa razy, ponieważ niestety nie przecięło sklejki na wylot 3 mm. Przy tych samych parametrach z nadmuchem powietrznym za pierwszym razem zostało od razu wszystko wycięte i widać od razu różnicę w jakości pomiędzy elementami, gdzie nie było używane powietrze, a gdzie to powietrze było używane. Dodatkowo jest taki jeden aspekt, o którym się nie mówi. Podczas cięcia laserem, szczególnie na tych mniejszych prędkościach, gdzie musimy przeciąć grubszy materiał na przykład, albo nasz laser jest po prostu słabszy, występuje taki efekt, że pojawia się płomień. Jest to mocno niekorzystne. Raz, że ten materiał, który obrabiamy, nam po prostu obsmala. Dwa, ten płomień po prostu może uszkodzić sam laser i na pewno niekorzystnie wpływa na jakby długowieczność naszego urządzenia. Podczas cięcia, jeżeli nie ma tego wspomagania, ten cały pył i to, co się pojawia pod wiązką lasera, może też brudzić mocniej optykę. Zabrudzona optyka gorzej działa, dodatkowo ją uszkadzając. Więc moim zdaniem temat związany z tym, czy używać wspomagania powietrza, czy nie używać, jest dosyć jasny. Trzeba używać, ale tylko i wyłącznie do samego cięcia. Nie polecam używać wspomagania podczas zwykłego grawerowania. Mija się to z celem i więcej szkodzi niż pomaga. Taka pompka w 100% daje radę przy zakupie takiej czy innej. Zwróćcie tylko uwagę, czy pompka ma na wyjściu te 0,3 bara, czy ma mniej, ponieważ są takie pompki akwarystyczne, które mają na przykład 0,1 i to już jest po prostu lipa. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sprawdzić jako zwykły użytkownik, jak kupimy taką pompkę, czy ona ma 0,3 bara, czy ma 0,1 bara, ale jeżeli świadomie kupujemy 0,1, to już wiemy, że będzie lipa. Moim zdaniem szukajmy 0,3 i w górę. I to powinno nam tutaj temat załatwić. Kolejną rzeczą, którą chciałem poruszyć, to jeszcze to, że niektórzy po prostu kupując grawerkę, tak jak ja, mają w garażu kompresor. To jest kompresor 100-litrowy, dwutłokowy, nabija do 8 barów i się zastanawiałem, czy przypadkiem nie można go, powiedzmy, użyć i czy jest takie zasadne używanie takiego kompresora do wspomagania zamiast zwykłej takiej pompki. I powiem Wam, że tak, przy testach wyszło, że kompresor sobie świetnie radzi. Nie mam takich po prostu urządzeń, aby sprawdzić, jakie jest faktycznie wyjście, jeżeli chodzi o to ciśnienie przy takiej małej pompce, ale mam takie oto urządzonko, które mierzy przepływ powietrza. Przy minimalnych obrotach to urządzenie generuje coś delikatnie ponad 6 metrów na sekundę, jeżeli chodzi o przepływ powietrza. A przy najwyższych ustawieniach taka jest wydajność, jeżeli chodzi o ten przepływ powietrza zmierzony tym właśnie urządzeniem. I test przeprowadziłem w ten sposób, że pompkę ustawiłem na maksymalne obroty, czyli te 8,8 metra na sekundę, a kompresor ustawiłem, żeby jego wydajność była w granicach
co najmniej dwukrotnie większej od tej pompki, czyli starałem się ustawić go w granicach 16-17 metrów na sekundę. A to oznaczało ustawienie około 2 barów na wyjściu na manometrze w tym kompresorze. I tak też zrobiłem. Podłączyłem kompresor do lasera i zrobiłem kilka testów. Powiem Wam, że bardzo fajnie sprawuje się taki kompresor i zrobił dużo lepszą robotę niż ta pompka, ale to tylko w szczególnych przypadkach. Powiem Wam dlaczego. Robiłem taki test na płytce, gdzie cięcia były bardzo blisko siebie i dużo lepiej wypadł ten kompresor. Możecie sobie tutaj zobaczyć na zdjęciu, że cięcia są bardzo czyste, nie ma tych obsmaleń i wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście nawet nie ma co porównywać, jeżeli by to było robione bez w ogóle żadnego powietrza, ale jeżeli już porównamy wynik pompki na maksymalnych obrotach i kompresora ustawionego na 2 bary, to widać po prostu od razu różnicę, więc tutaj kompresor wygrywa, ale jest drugi aspekt tego tematu. Jeżeli mamy tylko proste wycinania, tak jak tutaj, nie ma kompletnie żadnej różnicy, a to dlatego, że to jest po prostu jedno cięcie. Parametry były takie same, przejście za jednym razem na tych samych parametrach. Poradziło sobie, nic nie obdymiło, bardzo fajny efekt. I tutaj te urządzenia tak samo sobie poradziły. Więc jeżeli macie jakieś pojedyncze cięcia, grafiki, które są od siebie oddalone, wycinamy po prostu jakieś elementy, pompka spokojnie sobie da radę i nie będzie żadnej różnicy pomiędzy kompresorem. Ale jeżeli mamy jakieś bardzo szczegółowe rzeczy, gdzie wycinamy bardzo dużo blisko siebie linii, to kompresor na pewno dużo lepiej się sprawdzi w tej roli. Chciałem tylko jeszcze wrzucić informację, może dla kogoś będzie po prostu przydatna. Podczas tego właśnie testu pompka, która pracowała około 20 minut podczas tego procesu cięcia, zużyła około 80 watogodzin. Kompresor z kolei podczas tego samego testu, który też trwał 20 minut, 6 razy dobijał ciśnienie w tej butli 100-litrowej oraz zużył od 250 do 300 watogodzin. Czy ma to dla kogoś znaczenie? Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli ma to dla Was znaczenie, to taką informację Wam zostawiam. Nawet gdybym używał kompresora, to tylko i wyłącznie podczas samego procesu cięcia, czyli grawerujemy coś, co trwać może nawet kilka godzin, a na końcu wycinanie trwa zazwyczaj kilkanaście minut. Moim zdaniem, jeżeli kupujecie grawer i macie w zestawie system wspomagania, on spokojnie sobie da radę, nie ma co tutaj naprawdę kombinować. Jeżeli takiego systemu nie macie i myślicie nad jego zakupem, wiecie, ja bym nie inwestował w jakieś drogie, dedykowane pompki przez producenta, gdzie tam sobie naklei logo i chce za to powiedzmy 3-4 razy więcej pieniędzy, za dużo mniejsze pieniądze i ona również dobrze się, sprawdzi w takim systemie. Jeżeli posiadacie kompresor w domu i to urządzenie będzie stało gdzieś w garażu, zdecydowanie polecam Wam olać taką pompkę i pomyśleć nad podpięciem takiego kompresora do naszego lasera. Na pewno bardzo fajnie się to sprawdzi, tylko uczulam Was, musicie dodatkowo zakupić do tego systemu jakiś dobry separator, dobry odwadniacz. Taki podstawowy mamy już tutaj w samym urządzeniu, ale to jest niewystarczające. Wiem z doświadczenia, że jeżeli chcemy naprawdę to powietrze wysuszyć,
żeby żaden smar, woda i inne syfy nie trafiły z powietrzem tutaj do naszego lasera, to musimy zakupić jakiś bardzo dobrej jakości odwadniacz. Tu też dochodzi taka kwestia, że niby taniej możemy zrobić to na kompresorze, bo mamy go po prostu już w naszym garażu, ale niestety, żeby miał to ręce i nogi, to musimy zagwarantować, żeby to powietrze było dobrej jakości, ponieważ jeżeli ten syf dotrze, to będzie tutaj nam wszystko obsmarkiwał. Już nie mówię, że obsmarka nam to, co sobie akurat tniemy i nam zniszczy projekt, który wcześniej trwał kilka godzin i przez 20 sekund cięcia po prostu zniszczymy tę całą naszą pracę, to dodatkowo może nam obsmarkać tutaj optykę, cały laser i to też będzie mega niekorzystne. Więc też zwróćcie uwagę, że tutaj trzeba zagwarantować, aby to powietrze było naprawdę dobrej jakości. Mam nadzieję, że taki materiał właśnie Wam się przyda, pomoże Wam podjąć decyzję, co w Waszym przypadku jest lepsze i czy w ogóle tego potrzebujecie. W tematyce grawerowania laserowego jeszcze na pewno wrócę. Myślę, że za temat zabiorę się nie szybciej niż w granicach kwietnia. Kiedy zrobi się cieplej, wtedy to stanowisko dopiero będzie rozbudowane, poprawione i będzie można tworzyć jakieś ciekawe, fajne projekty DIY, które oczywiście jak zawsze będę Wam udostępniał. Zresztą wykorzystałem pod koniec testu laser do pewnej rzeczy. Troszeczkę ozdobi moją serwerownię. Zerknijcie, czy Wam się podoba. A ja Wam dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia w następnych materiałach. Hej! Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me.